Na podium w kasynie do zgarnięcia jest Rapid Jet Classic, bardzo ładny, klasyczny samochód. A w klubie samochodowym do wygrania jest Retinue, albo jeszcze parę innych nazw. Żeby go wygrać, jedyne co byście zrobić to zająć przynajmniej 5. miejsce, 2 dni z rzędu w wyścigach ulicznych. Jest to rzecz bardzo prosta, więc każdy z was da radę to zrobić. A warto, można zrobić na przykład sobie pojazd tego ze Szybkich i Wściekłych. Do testowania mamy Kometa S2, ETR1, a także Cyclona. Jeżeli gracie na konsolach najnowszych generacji, to także macie do testowania Sentinela XS, oczywiście wersji HSV. W salonie samochodowym do kupienia jest nowy samochód, Rainer ZZ8, a także Pariach. U Simeona mamy Speedo, Dynasty, Fagole, Sultana Classica, a także Impalera. Ale oczywiście nowy pojazd nie jest tylko i wyłącznie na wystawie, mamy także tutaj do kupienia go przez stronę internetową, a dokładnie Bieda Sklep. Możemy sobie kupić za 1 320 000. No to teraz możemy przejść sobie do zniżek i standardowo zaczniemy sobie od nieruchomości. Więc chodzimy na tą oto stronę i tutaj mamy tanie siedzibę. Więc klikamy sobie tutaj, mamy sporo lokalizacji, polecam te, które znajdują się w mieście. I proszę bardzo, mamy to taniej aktualnie o 40%. Ale warto podkreślić, że taniej jest tylko i wyłącznie podstawa, czyli te wszystkie dodatki, nazwy, emblematy, style, to akurat jest w normalnej cenie. Tylko i wyłącznie sama podstawa. Czyli ta rzecz, która jest najważniejsza. No i teraz czas na pojazdy. Zaczniemy sobie od Legendary Motorsport. I tutaj wchodzimy w kategorię dwudrzwiowe. Zjeżdżamy troszeczkę sobie w dół. I mamy najlepszy samochód sportowy w grze. A raczej jeden z najszybszych pojazdów sportowych w grze, czyli Ocariot Pariach. Jest aktualnie taniej o 50%. Więc zniżka jest potężna, jak najbardziej polecam. Przechodzimy sobie teraz do Bieda Sklepu i tutaj mamy dostępne 3 zniżki. Pierwsza zniżka jest na pojazd dwudrzwiowy i nazywa się on dokładnie, uwaga, uwaga, The Classe Impaler. I tutaj jest akcja taka, że jak widać, on ma 2 ceny. Jeżeli chcecie cenę promocyjną, to musicie zrobić sobie level na arenie wojny. Za każdy level macie losową zniżkę i jest opcja, że właśnie gra wam wylosuje zniżkę na ten oto pojazd. Ale ta zniżka nie jest aż tak duża, więc raczej nie warto. Dalej, z pojazdów czterodrzwiowych mamy taniej Karina Sultana Classica. I akurat tutaj jest zniżka też, cena promocyjna. Ona jest za wykorzystanie tego pojazdu w ucieczce z wykorzystaniem tego pojazdu. Warto to sobie zrobić. I ostatnia zniżka z Bieda Sklepu, Benefactor Greendale. I tutaj tak samo, jak chcecie cenę promocyjną, to musicie wbić level na arenie wojny. Ale raczej nie warto, bo zobaczcie, tylko i wyłącznie 30 koła zaoszczędzicie. A jednak nie 3 pojazdy, tylko 4, bo zobaczcie, że jeszcze jest taniej Vortex. Akurat u mnie on jest za 0, ale u was, jeżeli nie macie go darmowego, będzie taniej o 50%. Przechodzimy teraz do Warstocka i tutaj mamy zniżkę na jeden pojazd. On jest w samym dole, więc musimy sobie zjechać. Jeszcze chwila. I już prawie jesteśmy na miejscu. I mamy to, proszę bardzo, Marshall jest taniej o 40%, ale prawda jest taka, że większość z was ma ten pojazd za darmo, dlatego że macie mnie status powracającego gracza, nawet jeżeli nie jesteście powracającym graczem, bo chcieliście taki błąd i właśnie każdy gracz go dostał. I ostatnia zniżka na pojazd znajduje się u Benego, wchodzimy sobie w asortyment, następnie zjeżdżamy sobie w dół. I mamy tutaj pojazd, który nazywa się Faction. I on jest w normalnej cenie, jak widać, ale możecie go sobie przerobić do tej wersji niestandardowej u Benego. I wtedy ta przeróbka będzie taniej o 40%. I ostatnią zniżką jest zniżka na kurtki motocyklowe, które aktualnie są taniej o 50%. Przechodzimy sobie teraz do premii i zaczniemy od tych, które możecie odpalić sobie przez menu. Więc odpalamy na stronie online, akcje, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar. I teraz wchodzimy sobie w wyścigi. I proszę bardzo, wszystkie wyścigi lądowe, te które jeździmy samochodami, a także powietrzne, są na premii raz 2 hajs i raz 2 RP. I ostatnią premią są kontrakty, które startujecie z tej ścianki w waszej siedzibie klubu. Te kontrakty aktualnie płacą 3 razy więcej hajsu, a także RP. Ale oprócz tego na premii raz 2 są także zadania klubowe, a także wyzwania klubowe. Ale to się mniej opłaca. I oczywiście dalej na premii raz, dwa mamy zadania VIP-a, a także wyzwania VIP-a. I oczywiście to wam polecam grać, dlatego że one płacą całkiem sporo i możecie je robić nawet z kilkoma osobami naraz i każdy zarabia tyle samo. Dodatkowo, od teraz jest nowy event
Podczas przemierzenia sesji może zalepić wam się niebieska kropeczka, która będzie pokazywać pojazd przemytnika. Może na przykład on lecieć samolotem, który się rozpada w powietrzu. I wtedy, jak polecicie w to miejsce, gdzie on się rozbił, możecie znaleźć skrytkę, w której oczywiście jest ukryta nagroda. Niezbyt dobra, ale jakiś nowy event Rockstar nam dodał. I oczywiście pojawiły się nowe próby czasowe. Pierwsza z nich znajduje się na lotnisku i dla zwykłych pojazdów i płaci oczywiście 100 tysięcy. Próba czasowa RC Manito wymaga oczywiście RC Manito i płaci także 100 tysięcy. A jeżeli grasz na konsolach najnowszej generacji, to masz także próbę czasową HSW, która płaci 250 tysięcy. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Siema, cześć. Hello.